Cześć, dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób dodawać konto na Steamie. Przy okazji, jeśli chcesz więcej filmów, szłapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, aby doładować nasze konto na Steamie? W tym przypadku. E, oczywiście zalogujemy się na nasz profil i w prawym górnym rogu ekranu wybieramy naszą nazwę. Czyli w tym przypadku niech to będzie outsider u mnie. Klikamy na tą nazwę i teraz tak, klikamy opcję wyświetl, mój, profil", e, mój portfel. Tak, tutaj tą opcję ostatnią. No i tutaj mamy podane kwoty właściwie możliwe kwoty, według których możemy dodawać nasze konto, minimalna wartość środków, za które możemy dodawać, w tym przypadku, to 20 zł. Potem mamy 40, 100, 200, 400, Dobra, no mnie interesuje powiedzmy najmniejsza kwota 20 w ramach testu. No i teraz tak, klikam oczywiście opcję Dodaj środki. Po wybraniu tej opcji powinien nam się pojawić tak sposób płatności, no i tutaj mamy parę sposobów, które powinny nas przekonać do tego, żebyśmy dodawali sobie te konto. Mamy PayPal, mamy PaySafeCard z takich bardziej znanych opcji i bardziej znanych dalej Mamy kartę kredytową Visa e, i Mastercard. Następnie, moi drodzy, takich bardziej to znowu znanych opcji. Tutaj chyba te przelewy 24, e, czyli ta sama opcja, którą też macie powiedzmy na przypłatnościach Allegro. E, czyli też tam macie Paju, macie te przelewy 24. No to tutaj też macie przelewy 24. One są połączone z każdym praktycznie bankiem w Polsce, więc za pomocą tej opcji e, po wypełnieniu danych możemy dokonać przelewu. No u mnie w tym przypadku, no można we sobie te dane wypełnić, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. E, Uzupełniam dane, sprawdzamy, czy to przejdzie, moi drodzy. Dane przeszły, ok, mamy. No i teraz mamy wystawienia, takie jakby tam teoretycznie, faktury na nasze dane i czy się zgadzamy z warunkami tej umowy, że i tak dalej. No to my to akceptujemy, no i przechodzimy do opcji Smart to Pay, więc wybieramy tę opcję. No i teraz powinniśmy móc przelogować się, a właściwie zalogować na jedno z naszych kont bankowych. Poproszę, dobra nie wiem czy teraz aktualnie widać, liczę że tak no i tutaj moi drodzy mamy oczywiście możliwość zapłacenia, e, opłacenia tej naszej transakcji za pomocą bliku e-banku, pko i tak dalej, jest każdy bank dostępny e, wedle uznania e, w przypadku oczywiście skorzystania z innej opcji, no to jak tam widzieliście prędzej moi drodzy, jeszcze była taka opcja z takiej bardziej znanej, to wiadomo że karta no w przypadku karty na przykład visa wpisujecie swoje dane numer karty i tak dalej i tak dalej e, następnie jeśli chodzi o PaySafeCard, kart, no to bardzo prosta opcja e, w tym przypadku postawiam nic innego jak wpisać e, numer e, naszego psc -a też tutaj podajemy dane rozliczeniowe prędzej potem po tych danych klikamy kontynuuj i tam wpisujemy nasz paysafecard card no i tak samo w przypadku Paypala klikamy kontynuuj no i tutaj moi drodzy mamy automatycznie przekierowanie na Paypala żeby móc się zalogować nasze konto i dokonać tej płatności tak więc mniej więcej tak wygląda doładowanie środków staram się taki w szybki sposób pokazać wam jak to mniej więcej wygląda mam nadzieję, że film dla was przydatny jeśli tak to zachęcam do samej łapki w górę oraz subskrypcji dzwoneczkiem a jeśli planujecie założyć konto w mBanku i otrzymać 100 zł w ramach promocji która aktualnie jeszcze trwa no to taki link instruktażowy oczywiście wracać czego macie w opisie tego filmu. No i to w sumie tyle. Trzymajcie się miłego dnia. Cześć.